Ja mogę powiedzieć, że w moim przypadku był to naturalny owoc formacji kościelnej w Ruchu Światło-Życie. Ja czuję się człowiekiem Ruchu Światło-Życie, w tym ruchu się wychowywałem i pamiętam, że jednym z takich moich mocniejszych przeżyć jeszcze w dzieciństwie była pierwsza wizyta w kaplicy Chrystusa Sługi w Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku nad Dunajcem i tam przy wejściu do tej kaplicy jest tekst z listu do Filipian o Chrystusie, który się uniżył. To mnie bardzo mocno dotknęło, to słowo mnie wtedy dotknęło, potem mnie jakoś wprowadziło przez całą formację w Ruchu Światło-Życie i kiedy już dojrzałem do tego, żeby stanowić diakonię tego ruchu, wyraziłem to publicznie przed moderatorem generalnym, przed księdzem biskupem, moje stwierdzenie, pragnę służyć i to było takie dojrzewanie do służby. Potem w czasie studiów teologicznych ta myśl wróciła, bo wiedziałem, że coś takiego jak diakonat stały jest. Już byłem człowiekiem, mężczyzną żonatym. Moja żona pozytywnie patrzyła na rzeczywistość diakonatu stałego, jakoś się tego nie obawiała. I kiedy w naszej diecezji otwarto taką drogę, kiedy ksiądz arcybiskup zaprosił tych, którzy chcą pozytywnie odpowiedzieć, to no, zgłosiłem się do formacji. Jeśli chodzi o środowisko mojego życia i ich odbiór tego pomysłu diakonatu stałego, to jeśli chodzi o moją żonę, to dla niej było chyba to naturalne i ona jest dla mnie ogromnym wsparciem w tej drodze, w drodze formacyjnej, w przyjęciu święceń. Moje dzieci urodziły się w takiej rodzinie. Dla nich jest to naturalne, że my się z żoną w Kościół angażujemy, że dla nas Kościół jest miejscem życia. Od najmłodszych lat moi synowie byli w służbie liturgicznej, jeden z nich ciągle dalej jest. My z żoną dalej prowadzimy scholkę dziecięcą, jesteśmy w Ruchu Światło-Życie, także te kościelne zaangażowania nie są niczym nowym dla naszych dzieci. Jeśli chodzi o rodzinę, przyjaciół, część z nich rozumie, część dopytuje, jak to, czy ty będziesz księdzem, no bo to tak nie do końca wszystko jest jasne, czytelne i tak dalej. Myślę, że dla niektórych jest to jakaś tam wątpliwość, jakaś zagadka, jakiś znak zapytania, ale ja też do końca sam nie wiem, do czego Duch Święty chce mnie w tym diakonacie poprowadzić, w związku z czym jestem z nimi, rozumiem. Bo chcę być jak Chrystus. Ja chcę naśladować Chrystusa Sługę. Dla mnie On jest jakimś takim pięknym ideałem, do którego Pan Bóg mnie w mojej drodze życia zaprasza. I to uniżenie Chrystusa po to, żeby zadziała się Jego miłość, żeby zrealizowała się Jego miłość, jest drogą, którą ja postanowiłem iść w życiu. Dla mnie miłość jest pierwsza, to jest imię Pana Boga, które ja mam w sercu i dla mnie drogą do realizacji tej miłości na tym etapie mojego życia myślę, że będzie właśnie diakonat, abym mógł służyć ludziom, abym mógł służyć Panu Bogu, aby służba stała się rzeczywiście treścią mojego życia, tak już zupełnie. W diakonacie chciałbym nieustannie być wrażliwy na to, co będzie do mnie mówił Pan Bóg. W diakonacie niewątpliwie chciałbym być użyteczny dla ludzi, dla Kościoła. Nie boję się żadnej pracy i żadnych wyzwań. Tam, gdzie ksiądz arcybiskup będzie chciał mnie w tej posłudze diakonatu posyłać, wiem, że to też oczywiście jest uwarunkowane moim życiem rodzinnym, ale tam, gdzie będzie chciał mnie posyłać, tam chciałbym być i to chciałbym robić, co przyniesie korzyść innym ludziom, co przyczyni się do ich zbawienia. Najbardziej obawiam się siebie. Droga formacji, te lata formacji pokazały mi, że jednym z większych problemów, z którym ja się zmagam, jest problem mojej pychy. Osądzania innych, gdzieś tam problem jakiegoś wywyższania się. Muszę siebie pilnować w tym względzie. Jeśli tutaj będę rozważny, ostrożny, roztropny, innych rzeczy się nie boję.